Cześć, witam Cię na kolejnej mojej lekcji. Skoro znalazłeś ten filmik, to na pewno szukasz do swojej konstrukcji jakiegoś chwytaka. Ja Ci pokażę, jak zbudować świetny chwytak, który potrafi miażdżyć, jest bardzo stabilny. No i myślę, że więcej go nie będę chwalił, po prostu zacznijmy go budować. Ja nazywam się Łukasz Jurek i dzisiaj nauczę Cię czegoś fajnego. Ok, więc zaczynamy. Tutaj masz taką listę zakupów, które musisz wyciągnąć ze swojego zestawu i przygotować. Więc zrób sobie teraz pauzę i najlepiej sobie to przygotuj, ponieważ najwięcej czasu stracisz na szukanie klocków. No dobra, to zaczynamy. Ja to sobie wszystko poprzestawiam. I teraz tak, pamiętaj, że jeżeli będziesz cokolwiek budował na moich zajęciach, może być tak, że akurat nie będziesz miał, nie wiem, belki dziewiątki. No to trzeba wymienić ją na przykład na jakąś inną belkę, dłuższą albo krótszą, w zależności od tego, co będziemy potrzebowali do zbudowania naszej konstrukcji, ok? Więc trzeba myśleć. Natomiast bardzo ważne jest to dzisiaj, że musimy wykorzystać trzy ramki. W zestawie 3.1.3.1.3 są dwie takie i dwie takie. My potrzebujemy trzy. Jeżeli masz więcej ramek, możesz wykorzystać trzy takie same, albo trzy takie same, albo po prostu je pomieszać. No i ja dzisiaj pokażę na przykładzie tych, ale możesz zastosować dosłownie, jakie ramki tutaj chcesz. Ważne, żeby były trzy. Ok, zaczynamy. I jeszcze jedna uwaga, przygotuj sobie pensetę. To się bardzo przydaje do jakichś drobnych elementów, jeżeli będziemy chcieli gdzieś włożyć. Bardzo przydatna rzecz. Moja jest taka bardzo stara, ale bardzo dobra. Ok, zaczynamy. Bierzemy ośkę gwózdek i ją przebijamy tutaj przez środek. Do tego miejsca. I teraz bierzemy dystans. Drugi i dwa małe. Ja będę robił wszystko w takich szarych kolorach, bo tak sobie wymyśliłem. Natomiast to jest ten sam klocek, ok? To są te same klocki, je znacie. I teraz tak, najpierw idzie dystans ten duży, tutaj od środka, ok, jest, teraz pójdzie dystans ten mały, ok, no skakuj. I teraz zaczynają się już trudne rzeczy, bierzemy zębatkę ślimakową, ona tak wygląda, taka spirala, wkładamy ją również do środka, ale widzicie, już mi wyskakują klocki. Ok, a teraz sobie mogę posłużyć pincetą i tutaj również go włożę. Dacie radę to zrobić bez pincety, ale po prostu jest chyba wygodniej. Ok, jest. No i na koniec gruby dystans. Niektórzy nazywają to jakieś tam rurki, no różnie. Ja to nazywam jako dystans i trzeba tu po prostu to włożyć. No. Ale myślę, że tak będzie najprościej. Ok, mamy to. Jest. I tutaj wyszła nasza ośka, a tutaj jest schowana. Teraz weźmiemy piny niebieskie i musimy je przebić tutaj na wylot. Ale uwaga, pamiętajcie, że te piny mają taki pierścionek. Jeżeli go tu włożę, nie chcę przejść. Więc muszę go wyciągnąć, odwrócić i teraz dopiero on przechodzi na wylot. I tak robię tutaj z każdą dziurką, tymi środkowymi, czyli dwie tu i dwie tu, ok? W ten sposób. Teraz bierzemy belki dziewiątki, bo mają 9 oczek i zamykamy tutaj. Jeżeli nie będziecie mieli aż 4 dziewiątek, bo potrzebujemy 4, to siódemki też tutaj spokojnie możecie zamontować i wszystko będzie dobrze grało. Pamiętajcie, żeby montować to zawsze na środku. Ok. I tutaj. Dobra, mamy to. Teraz weźmiemy czarne piny i zamontujemy co drugi. Czyli tak. Pusty, wbijamy. Pusty, wbijamy. Pusty, wbijamy. Ok, w ten sposób jest to zrobione. No i teraz przekręcamy i robimy dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że na razie nie jest to trudne, co ja tutaj pokazuję. I spokojnie sobie możecie zatrzymywać, dawać pauzę i to montować.
Dobra, no to lecimy dalej. Teraz weźmiemy właśnie nasze ramki i je również tutaj zamontujemy. Jedna, odwracamy i druga. Jest. No jak widzicie, element jest duży. I teraz popatrzcie. Jeżeli użylibyśmy trzech tych dużych ramek, to po prostu tu by wystawały dzióbki, ale w niczym one nie przeszkadzają. Jeżeli użylibyśmy tylko tych małych ramek, ok, to nie mielibyśmy tu tego dzióbka. No jak to woli. Dobra, mamy coś takiego. I teraz musimy tutaj zamontować nasze zębatki. I to będzie trudne, dlatego uzbrojcie się w cierpliwość, bo nie jest to łatwe, ktoś nie ma jeszcze wyrobionych palców. Bierzemy ośkę. Może być taka, ale oczywiście może być też dłuższa. Ważne, żeby nie była krótsza. Popatrzcie, to jest ośka dziewiątka, czyli ma 9 pinów długości. Ok? Może być dłuższa, ale nie krótsza. I teraz ją wkładamy tutaj, ten środkowy pinek. Teraz szykujemy sobie dwa dystanse. Ok? Montujemy tutaj jeden. I tutaj montujemy drugą zębatkę. Przepraszam, pierwsza na razie to jest ok. Jest to zamontowane. No i teraz ten dystans musi wejść tu do środka. Jest mi trudno palcami, więc ja sobie to po prostu wykonam za pomocą pincety. W ten sposób. O! Jak widzicie, bardzo łatwo mi to tutaj weszło. I teraz nałożę sobie tutaj J-kę. No J-kę, bo wygląda to jak litera J. Ok, mamy to. No i teraz dokładnie to samo muszę zrobić z drugiej strony. Więc będę przebijał tutaj zębatkę. Może ściągnę, na razie to mi przeszkadza. Ok, przebiję tutaj. Mamy to. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja sobie właśnie teraz tutaj wbiję jedną i tutaj dam drugą. Bardzo ważne jest teraz ustawienie, żeby te ustawienie było, żebyście ustawili sobie w ten sposób, ok? Popatrzcie, tym już nie mogę ruszyć, bez względu czy ją zamontujecie tak, to żeby to było po prostu, najlepiej dać na bok, to może być troszkę po skosie, nie szkodzi. Ważne, żeby ta druga była ustawiona identycznie jak ta pierwsza. Inaczej będzie to po prostu się, jak tak zrobicie, to się krzywo będzie zamykało. Więc trzeba ustawić w ten sposób. W miarę paluszkami to przytrzymać. Odwracamy. Jeszcze tu troszkę zjadę. Nabijamy zębatkę, ale tylko troszeczkę, żeby szło ruszać. Ok? I teraz trzeba tak wycyrklować, bo jeżeli on tak zamkniemy, to jest źle. Tak nie powinno być. Więc trzeba troszkę podnieść. Tu widzicie? Ściągnąłem zębatkę. Teraz weszła. Jest zamknięta. Mogę ruszać. Zamknięta. Trzeba tak zrobić, żeby było równo. Mi się wydaje, że u mnie w ten sposób domykam. Dobra. I najtrudniejsza rzecz. Znowu trzeba dystans tutaj włożyć. Ok, mam go. Tak jak mówiłem, najtrudniejsza rzecz. No i bez tutaj pincety mi byłoby trudno, ale może wy macie bardziej zgrabne ręce. Może wam się to po prostu uda. Ok, jest. Super. I popatrzcie, w miarę jest to w linii. I tu mamy to zrobione. Mam nadzieję, że wam się to uda, ale tak jak mówię, jest to trudne. I to było najtrudniejsze. Teraz wystarczy pozamykać nasze szczęki. Ok. I teraz popatrzcie. Z tej strony jest ośka zamknięta. Z tej wystaje. To tutaj, gdzie wystaje, zapinamy to czarnymi pinami. W ten sposób. Natomiast przekręcamy w drugą stronę. I tutaj będzie trzeba włożyć więcej tych pinów. Bo jak widzieliście, jak ja już tutaj popchałem, to moja przykładnia chce się tutaj rozpiąć. Ale tak nie może być. Znowu wyrównamy. A nawet prościej tak się robi. Czyli widzicie, jakby było coś krzywo, to najlepiej rozpiąć
i teraz możecie to wyrównać. O, chyba lepszy sposób niż to, co przed chwilą mówiłem. Dobra, uda wam się. No i teraz montujemy tutaj wszędzie czarne piny. Widzicie, jednak czasami warto potrenować. Dobra, mamy to. I teraz tutaj weźmiemy szare belki. Piątki. Kolor jest nieistotny. Piątki po prostu niech są. Dobra, teraz się nie powinno to już rozpinać. I jeszcze tutaj, gdzie wystaje ośka, ok, na dole, tu też damy piny. Oczywiście coś mi się wydaje, że jakbyście zrobili takie pstrokate, różnego rodzaju kolorki, to lepiej by to wyglądało. No i teraz jak dałem z tej strony, no to z tej strony też dam wzmocnienia. Pamiętajcie, żeby tu nie dawać, bo wam się szczęki nie zamkną. Tu nie wolno. Dobra, jest. No i teraz, co zrobić? Tu musimy wpiąć silnik. Wykorzystamy silnik mały. Ok. Ja sobie zawsze podpisuję, bo jak jeżdżę na turnieje i ktoś chce pożyczyć turniej, to potem się gubią. Dużo silników zgubiłem, dlatego zawsze mam podpisane. Ok. I teraz jak go włożyć? Ustawiamy w ten sposób nasz, chwytak i popatrzcie, nie w ten sposób, to jest źle, tylko w ten. Chodzi o to, że jak ja to teraz tutaj podepnę, to tu mogę to połączyć i też tak zrobię. Wpinamy pin, jeden, drugi, trzeci i czwarty. I popatrzcie, jak macie wszystko ładnie poukładane, no to świetnie to nam pasuje i bardzo szybko się buduje. Belkę ja sobie dla wyglądu wezmę czerwoną, ale chodzi o belkę piątkę. Zamykamy to. I pewnie jak się domyślacie, z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Jest. Ok. I mamy to. I nasz chwytak jest praktycznie gotowy. Oj, coś mi tutaj zaskoczyło. Dobra, jest. Mam nadzieję, że za szybko tego nie robiłem, że daliście radę to zbudować. A za chwilę wam pokażę, jak nasz chwytak działa. Za chwilę się widzimy. Ok, mamy uruchomioną już kostkę. Mamy nasz chwytak. No to należy go podłączyć. Bierzemy kabel. Jest podłączony. Bierzemy naszą kostkę. Przypominam, że silniki zawsze do A, B, C, D, a czujniki do 1, 2, 3, 4. W tym nowszym Prime już jest inaczej, można gdzieś się chce podłączać, natomiast EV3 silniki zawsze do A, B, C, D. Ja podłączyłem do portu A. No i teraz tutaj kliknę sobie, może wam pokażę, kliknę 6 kratek. I mam coś takiego jak motor control. Daję na dół. I popatrzcie. Port A, bo do takiego mam podpięty tutaj mój silnik. To jest guzik do góry i na dół. I teraz klikając te guziki, nasza przekładnia działa. Mam nadzieję, że przyda ci się ta przekładnia. Ona jest bardzo silna. No i oczywiście za chwilę jeszcze pokażę jakieś testy. Zrobimy, jak ona tutaj coś miarzy, coś podnosi. A ty ją wykorzystasz oczywiście do czego będziesz chciał. No dobra, okej. Nie miałem nic pod ręką sensownego, żeby pokazać jak to działa. Ale mi się wydaje, że jeżeli coś chwytamy, no to nie ma szans, żeby to spadło. Więc mi się wydaje, że no widzicie, trzyma to strasznie mocno. I w ten sposób to chwyta. W innym odcinku oczywiście pokażę, jak zrobić taką platformę, która będzie jeździła i na przykład będzie chwytała różnego rodzaju elementy, przewoziła je gdzieś i je odstawiała. Także mam nadzieję, że ten element wam się na pewno przyda i do zobaczenia. Jeżeli podobał ci się ten filmik, to kliknij subskrypcję, to oczywiście pomaga mi się rozwijać. Nie zapomnij o komentarzu i dzięki temu ja będę tworzył jeszcze lepsze filmiki specjalnie dla ciebie. Cześć!